I za dobre pieniążki ujawnimy nazwę tego kebaba, także dzięki. Ulela. 11:26. Salon Plusa w Gdańsku. 9 dzień 8 lipca. Że Gośka też już tak tutaj mała i tata już. Ale to jest... Dobra, to będzie tak, nie bardzo. Nie wiem, ile osób tutaj obecnych ma tak, że z uśmiechem przychodzi do swojej pracy, ja naprawdę... Brawo, mistrzu! Ja naprawdę z uśmiechem przychodzę do pracy. Raz, że robię to, co kocham, a dwa, że mam obok siebie takich super gości, także naprawdę... Kiedy wracam na kadrę po sezonie ligowym, to jest czysta przyjemność. I może czasem przeplatana jakimiś tam drobnymi porażkami, ale zawsze z uśmiechem na ustach i w doborowym towarzystwie. Zawsze się śmieję, że zaczęła się ta właśnie historia od kebaba, ponieważ spotkałem się tam z trenerem pierwszy raz, ale on mnie już wcześniej kojarzył, ponieważ mieszka niedaleko mojej miejscowości rodzinnej. Wiedzieli, że jestem chłopakiem, który jest bardzo wysoki, ale też bardzo mobilny, co w siatkówce jest mega potrzebne. No i przychodząc na treningi, no to przed wyjazdem na pierwszy swój turniej siatkarski taki ogólnopolski uczyłem się odbijać piłkę razem z kobietami, dziewczyny były w drugiej lidze. Proszę bardzo, jak wyszło? Wyszło dobrze. I za dobre pieniążki ujawnimy nazwę tego kebaba, także... Monika, powiedz to jeszcze raz, co do chłopaków powiedziałaś przez mikrofon. Dziękuję wam. Za piękne emocje. No i to jest clue, to jest esencja takiego spotkania, bo słuchajcie, to mogłoby wyglądać jak fabryka samochodów, nie? Zdjęcie, autograf. Grał się, tak jest.